Dzień dobry. Dziś krótko, ale konkretnie, bo jest problem. Jest problem, wychwyciłam to. Mierz siły na zamiary. O tym dzisiaj opowiem. Bo wy nie wiecie. Wy nie wiecie, o co tutaj chodzi. Wszystko jest nie tak. Może nie jest to powiedzenie, którego najczęściej źle używamy, no bo nie znam badań na ten temat, ale z całą pewnością jest to jedno z tych, po które sięgamy bardzo, bardzo często i wszystko przekręcamy. Gadamy głupoty. Nie wiem, dlaczego używam pierwszej osoby, ale niech już tak zostanie. I szczerze Wam powiem, bez żadnego histeryzowania i dramatyzowania, że nie pamiętam sytuacji, w której ktoś użyłby tego zwrotu zgodnie z intencją autora, czyli Adama Mickiewicza. Bo mierz siły na zamiary to słowa zaczerpnięte z pieśni Filaretów, lekko tylko zmodyfikowane. Ten fragment leci tak. Cyrkla wagi i miary do martwych użył brył. Mierz siłę na zamiary, nie zamiar podług sił. I kurczę, za każdym razem, kiedy będziecie się wahać, mieć wątpliwości co do tego, jaki jest sens tych słów, dopowiedzcie sobie drugi wers. Mierz siłę na zamiary, nie zamiar podług sił. Bo właśnie ten wers podpowiada nam, że to siły trzeba dostosować do zamiarów, a nie odwrotnie. Czyli postaw przed sobą ambitne cele, do których realizacji trzeba się przygotować, trzeba włożyć dużo energii, dużo z siebie dać, ale jeśli bardzo czegoś chcesz, znajdziesz motywację. Nie należy zaś, według Mickiewicza, dostosowywać zamiarów do sił, jakimi dysponujemy. Czyli nie możemy powiedzieć, nie wyznaczam sobie wzniosłych, ambitnych celów, nie mam dalekosiężnych planów, bo moje siły i możliwości są ograniczone. A właśnie tak ludzie rozumieją te słowa. Zupełnie odwrotnie. Zupełnie nie tak, jak chciałby tego poeta. Więc jeśli ktoś nas zapyta o trudny egzamin, trudne zadanie, zlecenie, trudną rozmowę kwalifikacyjną, to nie możemy powiedzieć, chyba jednak zrezygnuję, nie dam rady, no bo trzeba mierzyć siły na zamiary. Nie! Wręcz przeciwnie, możemy powiedzieć tak. Trzeba mierzyć siły na zamiary, więc się dobrze przygotuję i wjadę tam na pełnej. Na pełnej. Jeśli trudno Wam będzie zapamiętać ten drugi wers, który jest podpowiedzią, czyli mierz siłę na zamiary, nie zamiar podług sił, to możecie skojarzyć te słowa z Adamem Mickiewiczem. Po prostu. No bo czy ten wieszcz, ten wielki poeta, który zazwyczaj podnosił nas na duchu, napisałby coś w stylu hej, nie czujesz się na siłach? Daj sobie spokój. No raczej nie. Dlatego proszę Was, apeluję, używajcie tego powiedzenia poprawnie, zgodnie z tym, co chciał nam powiedzieć Adam Mickiewicz, bo on się w grobie przewraca, gdy słyszy te nasze kocopoły. Szkoda chłopa. Pewnie zaraz pojawią się komentarze w stylu, ale przecież tak samo jest z niewchodzeniem do tej samej rzeki i skończ waść wstydu oszczędź. Zgadza się, my tych zwrotów też źle używamy, ale tak się składa, że o nich na kanale już mówiłam. Linki do odcinków będą na kartach i w opisie pod filmem. Oczywiście, jeśli zauważycie podobne kłopoty z innymi powiedzeniami, przysłowiami, dajcie znać, a będziemy się z tym rozprawiać. I ostatnia prośba. Podeślijcie ten film znajomym. Niech wiedzą. Niech dowie się o tym jak najwięcej osób, bo być może dzięki temu któregoś dnia obudzimy się. I to będzie ten dzień, w którym ludzie przestaną źle używać powiedzenia mierz siły na zamiary. Czy to nie byłoby cudowne? Byłoby. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Wiem, że to będzie trudne, ale wierzę, że się uda, bo mam Was i Wy mi pomożecie. Tak myślę. To teraz suchar, wspaniały. Jak się nazywa koszyk Urszuli? Koszula.